budzik. Nie żyję w przekonaniu, że dzisiejsze rozważanie ma aż tak wielką moc usypiającą, ale gdyby ktoś z nas dzisiaj uległ tej mocy, to tak jak mówi pastor Piotr Zaremba, czy wujek Piotr Zaremba, kolorowych snów. Niech ulega tej mocy. Przyniosłem ten budzik też z tego względu, że chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o czasie. I tutaj mam takie pytanie do nas. Czy czekaliście kiedyś na coś bądź na kogoś tak bardzo długo w swoim życiu? Zastanawiam się, na co czekaliście. Jestem ciekaw, jakie padną odpowiedzi. Na co czekaliście najdłużej? Bardzo proszę, jest jedna osoba. Tak, na kolegę można długo czekać, to prawda. Mhm. Na co jeszcze czekaliśmy? Albo na kogo? Mariusz, bardzo proszę. Na żonę. Tak, można czekać na żonę też. Na co jeszcze czekaliśmy? Na kolację. Żona i kolacja to jest dobra rzecz, żeby czekać. Czy jeszcze na coś czekaliśmy? Bardzo proszę. No oczywiście, że wakacje. Kto mógłby zapomnieć o wakacjach? Ja też czekałem w swoim życiu na swoje, najdłużej czekałem w swoim życiu na swoje 43 urodziny. Zajęło mi to całe 43 lata, ale muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu było warto czekać. W życiu człowiek czeka na wiele różnych rzeczy. Czekamy na pierwszy dowód osobisty. Czekamy na zielone światło na przejściu. Czekamy na ślub córki. Czekamy wreszcie na zakończenie spłaty kredytu mieszkaniowego. Życie człowieka wierzącego również nie jest pozbawione tego wymiaru oczekiwania. Czekamy na powrót naszego Pana. Czekamy na odkupienie naszych ciał. Czekamy także na Jego odpowiedzi, kiedy zanosimy do Niego modlitwy i prośby. Właśnie czekanie na Bożą odpowiedź wydaje się, że jest jedną z trudniejszych rzeczy w życiu chrześcijańskim. Dlaczego to oczekiwanie jest takie trudne? Jak czekać w sposób twórczy i jak Boża odpowiedź może całkowicie zmienić sytuację? Właśnie o tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, analizując większy fragment Psalmu 22. Tytuł dzisiejszego rozważania to Czekając na Bożą odpowiedź. Celem dzisiejszego rozważania jest pokazanie znaczenia Bożej bliskości w życiu człowieka. A teraz przejdźmy już do tekstu. Jeżeli posiadamy egzemplarz Nowego Przymierza z psalmami, to zapraszam, otwórzmy na psalmie 22 i przeczytajmy pierwsze 3 wersety. Dla prowadzącego chór na melodię Łania o poranku. Psalm Dawida. O Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Moje wybawienie daleko, mimo że Cię wzywam. O mój Boże, wołam w ciągu dnia i nie odpowiadasz. Nie ustaję w nocy i nie mam spokoju. Wydaje się, że Boże milczenie potrafi być wręcz czasami nie do zniesienia. Zwłaszcza dla tych, którzy czekają na Bożą odpowiedź, dla których Boża odpowiedź to niemalże sens życia. Dla autora tych słów Boża odpowiedź była tak ważna, bo niosła ze sobą osobisty spokój i wyciszenie. Czytamy o tym w wersecie 3. Ale można też spojrzeć na znaczenie tego hebrajskiego słowa cisza w kontekście zewnętrznych okoliczności. Wydaje się jednak, że te oba znaczenia posiadają tą wspólną cechę, że swoje źródło mają właśnie w Bożej odpowiedzi. Szukając wyciszenia czy uspokojenia sytuacji, szukajmy go w słowach naszego Pana. Czytajmy dalej. A przecież Ty jesteś święty, Ciebie pełne są pochwalne pieśni Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i ich wybawiałeś. Do Ciebie wołali i ich ratowałeś. Tobie zaufali i nie spotkał ich wstyd. Z pewnością pamiętamy jeszcze ze szkolnych zajęć logiki, że błędne przesłanki wiodą do błędnego wnioskowania i na odwrót prawdziwe przesłanki wiodą do prawdziwego wnioskowania. W sytuacji, gdy nie wiadomo, co zrobić, gdzie postawić następny krok, zanim podejmiemy decyzję, wracamy do tego, co jest pewnikiem. To trochę tak, jakbyśmy się w czasie wędrówki albo spaceru zgubili gdzieś w lesie. Staramy się wtedy myślą wrócić do miejsca, z którego przyszliśmy. Staramy się znaleźć miejsce, które znamy, odnaleźć punkt, który kojarzymy. Dokładnie to samo zrobił Dawid. Nie rozumiejąc Bożego milczenia, wrócił myślami do tego, czego był pewny o Bogu. Dawid pokazuje tu prawdziwy obraz Boga jako tego, który nie pozostawia nikogo, kto go szuka, nie pozostawia nikogo, kto pokłada w nim swoje zaufanie. I w pewnym sensie myślę, że można powiedzieć, że Dawid stawia tu taką myśl, że skoro Bóg wcześniej przychodził z pomocą i okazywał swoją łaskę, to dlaczego dzisiaj miałby tego nie zrobić? Boże Słowo mówi, że Bóg jest wczoraj, dzisiaj i na zawsze taki sam. Bóg się nie zmienia. Uzbrojeni tą świadomością, przeczytajmy kolejny fragment tego psalmu. A ja jestem robakiem, nie człowiekiem, pośmiewiskiem dla ludzi, wzgardzonym przez ogół. Wszyscy, którzy mnie widzą, pokpiwają ze mnie, szyderczo przedrzeźniają, potrząsają głową. Zaufał Panu, mówią. To niech go ratuje. Niech go wybawi, skoro jest jego rozkoszą. Ten fragment skłonił mnie do refleksji, że czasami w życiu chrześcijańskim dochodzimy do momentu samotności. Do momentu, gdy uświadamiamy sobie, że zwyczajnie zabrakło wokół nas tych wszystkich ludzi, którzy towarzyszyli nam w naszym kroczeniu za Chrystusem. Że gdzieś z jakichś powodów nie ma już tych wszystkich, którzy pomagali nam trwać przy Chrystusie, którzy tworzyli tą niepowtarzalną atmosferę. Takie momenty mogą pojawić się w życiu człowieka wierzącego, kiedy uświadomi sobie, że tak naprawdę został sam na sam z Chrystusem. W takim stanie opuszczenia, lecz nie samotności, znalazł się apostoł Paweł. Opisał go w drugim liście do Tymoteusza, swoim ostatnim liście, który napisał prawdopodobnie już na kilka tygodni przed swoją śmiercią. W 4 rozdziale czytamy takie słowa. W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Ale Pan stał przy mnie. On mnie wzmocnił, tak że przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny i usłyszały ją wszystkie narody. I zostałem wyrwany z lwiej paszczy. Tak, Pan mnie ochroni przed wszystkimi wrogimi zakusami i zbawi dla swojego królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała na zawsze. Amen. Ten czas opuszczenia może być trudnym i wymagającym doświadczeniem, ale warto też powiedzieć, że może być czasem, który jak żaden inny odciśnie się na naszym życiu chrześcijańskim. Czasem, w którym zostaniesz sam na sam z Chrystusem. Przeczytajmy kolejny fragment. Bo Ty byłeś obecny przy moim porodzie. Zapewniłeś mi spokój przy piersiach mej matki. Na Ciebie byłem zdany od pierwszych dni życia. Ty byłeś moim Bogiem jeszcze na jej łonie. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola blisko i nie mam do kogo zwrócić się o pomoc. Jak często towarzyszy nam świadomość tego, że Bóg czuwał nad nami od pierwszych chwil naszego życia. W liście do Rzymian w 8 rozdziale i w 28 wierszu czytamy takie słowa. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Czy dostrzegamy to w naszym życiu? Czy dostrzegamy tą Bożą opiekę, tą Bożą ochronę? Warto, abyśmy wyłuskali sobie takie momenty z naszej historii. Oprawili je w ramki i powiesili na ścianie. Warto, abyśmy wrócili myślami do tych chwil, w których w szczególny sposób doświadczyliśmy Bożej opieki i zrobili z nich coś w rodzaju duchowego depozytu, do którego będziemy mogli zaglądnąć wtedy, kiedy zajdzie potrzeba. Przeczytajmy teraz nieco dłuższy fragment. Otoczyło mnie stado byków, obległy mnie wściekłe buchaje Baszanu, rozwarły na mnie pyski, niczym lew, gotów poszarpać i ryczeć. Rozlałem się jak woda, rozłączyły się wszystkie me kości, moje serce jak wosk roztopiło się w moim wnętrzu. Opuściły mnie siły, wyschłem jak skorupa, język przywarł mi do podniebienia i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto otoczyły mnie psy, osaczyła mnie zgraja oprawców, przebili moje ręce i stopy. Mógłbym zliczyć wszystkie me kości, a oni napawają się moim widokiem, dzielą między siebie moje szaty, a o tunikę rzucają los. Lecz Ty nie oddalaj się, Panie, pośpiesz na pomoc, mój opiekunie. Ocal moje życie przed mieczem. Uchroń od psich łap jedyne moje dobro. Wybaw mnie z paszczy lwa, zabezpiecz przed rogami bawołów. Z uwagi na ogromne bogactwo tego fragmentu nie jesteśmy w stanie teraz szczegółowo go przeanalizować. Ale powiedzmy sobie tylko tyle, że już na pierwszy rzut oka widać tu proroczy charakter tych wersetów i wyraźne nawiązanie do księgi Jeremiasza, która w szczegółowy sposób opisuje śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana na przeszło 600 lat przed tymi wydarzeniami. To troszeczkę tak, jakby król Władysław Jagiełło w 4 lata po bitwie pod Grunwaldem, korzystając z chwili wolnego czasu, napisał list do potomnych, w którym przestrzegałby ich przed deponowaniem środków finansowych w jednym z polskich przedsiębiorstw finansowych z siedzibą w Gdańsku. Jak wiemy, niestety tego nie zrobił. Proroczy charakter tego psalmu dowodzi, że Dawid, pisząc te słowa, był w bardzo bliskiej więzi z naszym Panem. Niech to będzie dla nas inspiracją do tego, aby w trudnych chwilach życia szczególnie szukać Bożej bliskości, pamiętając, że nasz Pan jest bliski każdemu, kto Go szuka. I dochodzimy teraz do wersetu przełomowego w tym psalmie, do wersetu kluczowego. Przeczytajmy go teraz. Dzięki za Twoją odpowiedź. Można odnieść wrażenie, że Dawid cały czas czekał na Bożą pomoc, na zmianę niekorzystnej dla siebie sytuacji. Pismo Święte nie daje nam żadnych dodatkowych informacji na temat tego, przez co wówczas mógł Dawid przechodzić. Jak wiemy, okres jego rządów nie należał do spokojnych. Dawid, poza licznymi wojnami, które prowadził, przeżył przynajmniej dwa bardzo poważne okresy niepokoju wewnątrzpaństwowego. Kto wie, być może ten tekst został napisany w czasie jednego z nich. Warto jednak zauważyć, że zamiast pomocy, jakiej prawdopodobnie Dawid oczekiwał od Boga, otrzymał coś zgoła innego. Otrzymał Bożą odpowiedź. Użyte tu słowo występuje w przynajmniej dwóch kontekstach. Słowo odpowiedź. W jednym jest mowa właśnie o odpowiedzi, a w drugim jest mowa o wysłuchaniu, czy też usłyszeniu. Moglibyśmy również ten werset, tą linijkę przetłumaczyć: dziękuję Ci, że mnie usłyszałeś. Oba jednak wskazują na to, że w tym konkretnym przypadku Boża odpowiedź nie miała nic wspólnego ze zmianą konkretnej sytuacji, w której znajdował się autor tego psalmu. Ta obserwacja zdaje się prowadzić nas do wniosku, że tym, co przede wszystkim daje człowiekowi wewnętrzny pokój i harmonię, jest bliski, osobisty kontakt z naszym Panem i z Jego Słowem. Nie mam najmniejszego pojęcia, co Dawid mógł wtedy od Boga usłyszeć. Czy było to zapewnienie o Bożej opiece? Być może. Może jakieś słowa, w których kryła się wyjątkowa mądrość? Kto wie? A może przypomnienie danych Dawidowi wcześniej obietnic? Dziś trudno jest z całą pewnością to wskazać. Ostatecznie to rozegrało się tylko między nimi dwoma. Ale z całą pewnością było to dokładnie to, co Dawid potrzebował w tamtym konkretnym czasie usłyszeć. Nasz Pan zna nas doskonale. Więc możesz być pewny, że czas, który On wybierze, i słowa, których On użyje, doskonale trafią do Twojego serca. Przeczytajmy teraz ostatni fragment tego psalmu. Będę głosił Twe imię pośród moich braci. Będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi. Wy, w których jest bojaźń Pana, otoczcie Go chwałą. Złóżcie hołd, wszyscy potomkowie Jakuba. Daszcie czcią, potomkowie Izraela. Bo nie pogardził nędzą ubogiego, nie wzdrygnął się z obrzydzenia, ani nie ukrył przed Nim swej bliskości. Lecz gdy ten go wzywał, przybył z odpowiedzią. Czytając te wersety, Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że osobiste doświadczenie Boga i kontakt z Nim przez Jego Słowo są najlepszą motywacją do wielbienia Go i do składania o Nim świadectwa. Jak moglibyśmy poznane dziś treści wykorzystać w naszym życiu? Po pierwsze, proszę, pamiętajmy, że Bóg lubi odpowiadać na zadawane Mu pytania, więc nie obawiaj się ich stawiać. Po drugie, proszę, pamiętajmy, że Bóg lubi odpowiadać na zadawane Mu pytania w momencie, gdy wszelka nadzieja już wygasła, więc nie rezygnuj przed czasem. I po trzecie, pamiętajmy, że Bóg lubi odpowiadać na zadawane Mu pytania, a Jego odpowiedź wszystko zmienia. Zadając Bogu pytanie, nastaw się. Na czekanie. Bo kiedy przyjdzie właściwy moment, Jego odpowiedź sprawi, że będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że życie z Tobą nie jest szablonowe. Dziękujemy Ci za to, że życie z Tobą nie jest pozbawione tych znaków zapytania i tych okresów wyczekiwania. Właśnie wtedy chyba najwięcej dowiadujemy się o sobie, a przede wszystkim o Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, za każdy moment, w którym mówisz do nas: poczekaj, zaraz Ci odpowiem. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że moc Twoich słów jest nie do przecenienia, że tak naprawdę Twoje Słowo wszystko zmienia, nawet gdy wydawałoby się, że rzeczy wyglądają tak samo jak wcześniej. Ucz nas czekać, Panie, na Twoją odpowiedź w zaufaniu i w świadomości tego, kim jesteś. Niech Ci będzie chwała i cześć. Amen.